Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obejmuje ścieżkę wspólną dla wszystkich doktorantów. Jest to połączenie interdyscyplinarności oraz ścieżkę specjalistyczną dla poszczególnych dziedzin i dyscyplin. Wspólna ścieżka kształcenia pozwala na integrację społeczności akademickiej, na wymianę doświadczeń naukowych, na interdyscyplinarne postrzeganie wielu problemów badawczych. Wartością dodaną wynikającą ze wspólnego kształcenia jest jego otwarta formuła umożliwiająca doktorantom ciągły rozwój naukowy, a ponadto pozwalająca na ewaluację szkoły doktorskiej zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami kształcenia kolejnych roczników. Ścieżka specjalistycznego kształcenia doktorantów odbywa się w porozumieniu z promotorami. Jest ukierunkowana na realizację indywidualnych planów badawczych w instytutach, katedrach, a także na udział doktorantów w seminariach i praktykach zawodowych. Podczas praktyk zawodowych doktoranci zdobywają doświadczenie dydaktyczne. Specjalistyczne kształcenie doktorantów odbywa się także dzięki ich uczestnictwu w kursach, a także w krajowych i zagranicznych stażach naukowych. Umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej jest jednym z naszych największych priorytetów. Szkoła doktorska jest przygotowana do rekrutacji doktorantów angielskojęzycznych. W tym celu wszystkie akty prawne, takie jak regulamin szkoły doktorskiej, program kształcenia, tryb i zasady rekrutacji, w tym oczywiście wzory kwestionariuszy, przetłumaczono na język angielski. Poniżej znajdziecie Państwo link do strony. Promotorzy doktorantów oraz nauczyciele akademicy zaangażowani w kształcenie w szkole doktorskiej wykazują bardzo wysoki stopień mobilności naukowej, na przykład poprzez wyjazdy na staże i stypendia naukowe, dzięki którym często otwierają ścieżkę do współpracy międzynarodowej naszym doktorantom. Są również zaangażowani w realizację projektów międzynarodowych, uczestniczą w różnego rodzaju sympozjach i konferencjach międzynarodowych. Ponadto publikują wyniki w prestiżowych czasopismach z tak zwanej listy filadelfijskiej, często wspólnie z zagranicznymi naukowcami. Szkoła doktorska naszej uczelni zachęca doktorantów m.in. do realizacji staży zagranicznych, udziału w konferencjach międzynarodowych, jednocześnie, co bardzo istotne, wspierając finansowo powyższe działania. Umożliwia również wyjazdy w ramach różnych programów wymiany międzynarodowej, organizuje szkolenia prowadzone przez naukowców z zagranicy. W ramach programu kształcenia zaprasza także profesorów wizytujących z prestiżowych ośrodków zagranicznych. Jednym słowem, jesteśmy otwarci na zagranicznych doktorantów oraz naukowców. W nadchodzącej rekrutacji planujemy przyjąć 14 doktorantów w ramach regularnej rekrutacji. W tym limicie jesteśmy również przygotowani do rekrutacji doktorantów angielskojęzycznych. Zwiększamy limit przyjęć dla kandydatów ubiegających się o stanowisko stypendysta-doktorant do realizacji projektów naukowych finansowanych przez NCN, NCBR oraz dla stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Szkoła doktorska oferuje kandydatom kształcenie w 3 dziedzinach, w 7 dyscyplinach naukowych. W dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo. W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne. Kształcenie w szkole doktorskiej ukierunkowane jest przede wszystkim na potrzeby praktyki oraz we współpracy z praktyką, co jest realizowane przede wszystkim w ramach projektów wdrożeniowych. Szkoła doktorska otwarta jest na kształcenie doktorantów realizujących projekty wdrożeniowe.
Nasi pracownicy naukowi bardzo chętnie podejmują współpracę z przemysłem, aplikując o projekty wdrożeniowe, do których następnie rekrutowani są doktoranci w ramach zwiększonego limitu miejsc przez jego magnificencję rektora. W naszej szkole doktorskiej obecnie kształci się 31 doktorantów, w tym 8 realizujących projekty wdrożeniowe. Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej znajduje się zakładka Rekrutacja, gdzie zamieszczony jest regulamin rekrutacji. Regulamin ten określa kryteria przyjęć, a także zamieszczone jest zarządzenie Jego Magnificencji Rektora, określające limit przyjęć, harmonogram postępowania rekrutacyjnego, termin składania dokumentów oraz termin rozmów kwalifikacyjnych. Kandydat przygotowujący się do rozmowy kwalifikacyjnej powinien w uzgodnieniu z przyszłym promotorem przygotować projekt badań, który będzie realizował później w ramach indywidualnego planu badawczego, a który wcześniej zaprezentuje przed komisją podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kształcenie w szkole doktorskiej ukierunkowane jest przede wszystkim na potrzeby praktyki, ponieważ jesteśmy uczelnią praktyczną. Współpracujemy z przedsiębiorstwami, chociażby w ramach tzw. doktoratów wdrożeniowych, w których jesteśmy liderem spośród lubelskich uczelni. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie daje bardzo duże możliwości rozwoju doktorantom, którzy wchodzą w świat nauki, pozwala chociażby poprzez współpracę z wieloma ośrodkami zagranicznymi na realizację swoich pasji w multidyscyplinarnych zespołach naukowych, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, jest po prostu kuźnią talentów, które w przyszłości będą współtworzyć ten uniwersytet.